W radosnej, przedświątecznej atmosferze minęła Wigilia zorganizowana dla uczestników projektu Młodym być, bo wiek nie ma znaczenia. Uroczysta kolacja odbyła się 7 grudnia w sali Centrum Kultury i Czytelnictwa Brzostku. Wzięli w niej udział członkowie projektu oraz burmistrz miasta Brzostek Wojciech Staniszewski, a także ksiądz proboszcz Marek Mnich. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie Być Dobrym jak Chleb, którego działalność przedstawiła prezes dr Alicja Kawalec-Przetacznik. Stowarzyszenie Być Dobrym jak Chleb jest stowarzyszeniem stosunkowo młodym. Powstaliśmy w maju 2017 roku, ale już od początku z dość dużą dynamiką przystąpiliśmy do podejmowania i realizowania działań, które wynikają w zasadzie ze statutu naszego stowarzyszenia. To jest dość szeroko pojętej pomocy osobom wykluczonym społecznie. Do tej pory zrealizowaliśmy dwa projekty. Pierwszy projekt dotyczył integracji osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Polegał on na spotkaniach pod tytułem Zdrowi, bo aktywni. Uczyliśmy się zdrowego stylu życia, trochę ćwiczyliśmy, trochę uczyliśmy się, jak korzystać z kijów Nordic Walking, bo jak się okazuje, nie jest to technika wcale łatwa, a przynosi wiele korzyści, szczególnie dla zdrowia fizycznego, ale również psychicznego organizmu. Drugim projektem jest właśnie projekt, którego dzisiaj jesteśmy uczestnikami. Jest to projekt realizowany w ramach funduszy otrzymanych od Urzędu Gminy Brzostek. Projekt skierowany do seniorów z naszej gminy. Projekt obejmował 11 spotkań. Były to m.in. spotkania dotyczące kultywowania tradycji, zwyczajów na terenie naszej gminy. Piekliśmy wspólnie chleb, śpiewaliśmy razem z lokalną kapelą zastawni, mogliśmy troszkę potańczyć, mogliśmy się nauczyć też od starszego pokolenia tradycji związanych z rękodziełem, ale również my jako stowarzyszenie też przekazywaliśmy naszą wiedzę i umiejętności, na przykład w zakresie wykonywania stroików ozdobnych, bożonarodzeniowych, czy też wcześniej stroików na Wszystkich Świętych. Te dwa projekty mamy już jakby za sobą, natomiast w chwili obecnej przystępujemy do realizacji trzeciego projektu. Jest to projekt pod tytułem Defaworyzowani, Zintegrowani. Mamy już podpisaną umowę na piknik integracyjny. Będzie on niespodzianką, więc nie do końca się z Państwem dzisiaj podzielę wszystkimi informacjami, ale już dzisiaj zapraszam w czerwcu w okolicach Dnia Dziecka wszystkich mieszkańców naszej gminy, wszystkich, którzy mają dzieci, wszystkich, którzy chcą się z nami integrować. O przyjście, myślę, że za kilka tygodni zdradzimy więcej szczegółów. Będzie piknikowo, będzie tanecznie, będzie piosenka, będzie dobry poczęstunek, będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci, między innymi dmuchane zjeżdżalnie, poczęstunek, konkursy plastyczne, konkursy muzyczne, a więc już dzisiaj informuję, że coś takiego fajnego będzie miało miejsce. Wigilia rozpoczęła się od powitania przez przewodniczącą stowarzyszenia. Głos zabrali również burmistrz miasta Brzostek oraz ksiądz proboszcz. Witam serdecznie księdza proboszcza Marka Mnicha. Witam pana burmistrza. Witam naszego gościa, który zawsze nam towarzyszy i bardzo dziękuję, że zawsze z nami jest pan Wiesiu Płaziak. Kochani seniorzy, w zasadzie wy jesteście organizatorami tego, więc nie witałam na początku, ale serdecznie wszystkich witam. Witam pracowników warsztatu terapii zajęciowej. Witam wszystkich Telewizję Brzostek z panem Pawłem Badyckim i panią Niną Wodzisz na czele. Dziękuję bardzo, że w czasie naszych spotkań byliście państwo z nami.
że jesteście zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś ważnego wokół nas. Dziękujemy, dziękujemy i prosimy o jeszcze. Wielkie brawa. No ja też takie bym miał życzenie, żeby ta skarbonka się dla Państwa rozbiła i żeby tych pieniędzy wpłynęło do nas jak najwięcej. Myślę, że sporo w tej sprawie możemy wspólnie zrobić. Proszę Państwa, ja chciałem, żeby nie przedłużać, chciałem Państwu złożyć życzenia ode mnie jako burmistrza, od moich współpracowników. I też proszę o przekazanie do najlepszych życzeń Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Lasi Sas. Niestety nie wiem dzisiaj tutaj do Państwa, bo Państwo przyjechać. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, dużo radości, uśmiechu, pogody. I takich udanych projektów w przyszłym roku jak ten. I mam nadzieję, że wszyscy w zdrowiu i w uśmiechu i w pogodzie spotkamy się w przyszłym roku tutaj. Przy jeszcze bardziej tym stole. Postaramy się zrobić tak, żeby było przepływem. To Państwu jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Będziemy łamać się opłatkiem, składać życzenia. Słowa, które przytoczyła pani kierownik na samym początku, Matki Teresy z Kalkuty, niech będą też i takimi życzeniami dla nas wszystkich. Ja chciałbym tutaj odmówić modlitwę wigilijną do świętego Józefa. Święty Józefie, strażniku największych skarbów, czyli Maryi i Józefa. Kiedy przyjdzie ten wigilijny wieczór, prosimy, abyś czuwał nad naszym domostwem, nad naszymi rodzinami. Uproś nam wszystkim łaskę wiary, abyśmy tak jak Ty umieli odczytywać w codzienności Bożą wolę i za nią podążać. Naucz nas milczenia, abyśmy umieli słuchać Boga i słuchać siebie nawzajem. Ucz nas cnoty pracowitości, skromności i łagodności. Strzeż nas od niebezpieczeństw, od podziału, kłótni i niewiary w Boga. Umacniaj naszą wzajemną miłość, daj nam szczęśliwą godzinę naszej śmierci. Amen. W tej wyjątkowej aurze serdeczności i optymizmu uczestnicy spotkania wraz z księdzem proboszczem odmówili modlitwę oraz podzielili się opłatkiem, po czym zasiedli do stołów zastawionych smacznymi potrawami wigilijnymi, przygotowanymi przez pracownicę środowiskowego domu samopomocy w Brzostku. Atmosferę i nastrój tego wyjątkowego wieczoru umilił wspólny śpiew kolęd, który wzbogacił swą grą na akordeonie pan Wiesław Płaziak.
podczas spotkania opłatkowego uczestnicy wyrazili swoje wrażenia z udziału w projekcie. Odmawiając Ojcze Nasz, stwierdzamy, że każda istota ludzka jest nasza i w obliczu wielu niegodziwości, które znieważają oblicze Ojca, my, Jego dzieci, mamy reagować jako bracia, jako dobrzy opiekunowie naszej rodziny i zabiegać o to, aby nie było obojętności wobec brata, żadnego brata, dziecka, które jeszcze się nie urodziło, jak i starca, który już nie mówi, znajomego, któremu nie potrafimy wybaczyć, jak również odrzuconego, ubogiego. Tego żąda od nas Ojciec, to nam poleca, byśmy się miłowali sercem dzieci, które są dla siebie braćmi i siostrami. Pani Zuzanna Rogala przybliżyła nam w skrócie, jak wyglądały spotkania w ramach projektu Młodym Być, bo wiek nie ma znaczenia. Spotkania były wspaniałe, było ich naprawdę dużo i można było się tutaj dobrze czuć, bo po pierwsze spotkania wnosiły nową jakość. Starsi ludzie zwykle przyzwyczajeni, że gdzieś siedzą tam w kąciku, a tutaj nagle okazało się, że pani trener zrobiła z nas takich wspaniałych sportowców, ukłaniających się do siebie, leżących na materacu, dźwigających się. Było to cudowne. Było to na sali, hali sportowej. Było też spotkanie, w którym słuchaliśmy przepięknych opowieści doktora naszego, piosenek. Patrzyliśmy, jak przepięknie kocha swoją żonę. Razem wspólnie tworzyli wspaniałe tło dla nas wszystkich i przypominało nam nasze młode lata. Było to świetne. Razem wspólnie śpiewaliśmy pieśni, razem wspólnie byliśmy na wycieczce, zwiedzaliśmy Solinę. Można było tam zobaczyć przepiękne uroki krajobrazów bieszczadzkich, widzieć wspaniałą rzekę, po której właściwie pływają i okręty, i statki. Można było zobaczyć skansen przepiękny i poczuć się bardzo dobrze. Ponadto można było jeszcze raz zobaczyć nasz mały Kraków podkarpacki, czyli Krosno, Podcienie. Przypomnieć sobie, jak to u Sewerynki gdzieś tam w Podcieniach, a ja kończyłam liceum pedagogiczne w Krośnie, popijałyśmy malutką, czarną kawę, po raz pierwszy prawdziwą. To było dla naszego pokolenia coś wielkiego. I też wspaniałe były spotkania w warsztatach terapii zajęciowej, bo tutaj pani kierownik, doktor Alicja, przetacznik Kawalec, razem z instruktorkami i z panami instruktorami przygotowywała dla nas niezwykłe miejsca pracy, twórczej pracy. Robiliśmy wspólnie upominki, laurki, koszyczki, wieńce. No, ktoś, kto umie manualnie pracować, mógł tutaj się sprawdzić i coś ciekawego przynieść do domu. A już najwspanialej czujemy się przy stole, bo stoły są w brzosteckim WTZ-cie czy tutaj w Domu Kultury pełne smakołyków. I to smakołyków, które przygotowują instruktorzy razem ze swoimi podopiecznymi. Są to nie tylko dania takie w postaci ciastek, ale są to wspaniałe placuszki, takie starodawne. Takie robione z sody oczyszczonej. Są to chlebki prawdziwe, takie zdrowotne, takie grahamki czarne, z mąki pszennej, z mąki żytniej. Coś pysznego. Przepyszne serki, twarożki, przepyszne sałatki. Dzisiaj na stole jest stół niezwykły, wigilijny. Na tym stole wigilijnym był znakomity barszcz czerwony, z uszkami, a daniem takim pełnym były nasze polskie kapuśniaki z kapustą słodką, pokraszone cebulą duszoną. Niezwykłe. Niezwykłe też są dania z ryb. Jest sałatka rybna, jak również ryba po grecku, zrobiona w takim smaku słodkim. No, dziw bierze,
skąd instruktorzy mają takie niezwykłe, dobre przepisy, przepisy zagraniczne, bo to nie polska ryba. To wykonanie jakby trochę podpatrzone u naszych przyjaciół na południu. A ponadto jest wspaniały kompot, jest wspaniały soczek, są wspaniałe pierogi pieczone, takie pierogi trochę jak pod Litwę, jak pod Ukrainę. Czyli widzimy, że do Brzostku trafia też moda z różnych krajów europejskich. Cóż jeszcze, ponadto są prezenty, bo każdy z nas dostał pewnie, nie wiem co, może kalendarz, może jakiś upominek, nie patrzyłam jeszcze. Atmosfera była niezwykła, bo wszyscy razem tworzymy taką wielką rodzinę. Kolędy wpłynęły z ust naszych, no wspaniale, a już trochę jesteśmy tacy leciwi, więc różnie to z tym śpiewaniem bywa. Grał pan Wiesiek, a Wiesiek to z kolei tak trochę mój uczeń z liceum z Kołaczyc. Oj, wyrobił się pan Wiesiek niezwykle. Gra przepięknie i zna tych kolęd bardzo dużo. Ale i śpiewały kobiety bardzo ładnie. No i nasz burmistrz, też mój uczeń, muszę się pochwalić, przepiękne życzenia nam złożył i obiecał, że w przyszłym roku będzie z nami jeszcze mocniej współpracował. Nie zabrakło Pawła, który nam przepiękne robi zdjęcia i wszyscy się cieszymy, bo potem zobaczymy się w wiadomościach brzosteckich. Jest to dla nas, starszych ludzi, taki gest życzliwości i współpracy całego środowiska brzosteckiego. No, cieszę się, że możemy uczestniczyć, że możemy o tych naszych takich pierwszych spotkaniach stowarzyszenia opowiedzieć i zapraszamy wszystkich w podeszłym wieku do współpracy z nami, bo myślę, że w przyszłym roku zdwoimy wysiłki i będziemy jeszcze lepiej, jeszcze mocniej współpracować.